Kontynuując mój poprzedni materiał, czy istnieją dobrzy orkowie, teraz skupię się na tym, czy mógł istnieć zły elf. Pisaliście naprawdę interesujące komentarze odnośnie orków, a ja celowo wyciąłem w sumie prawie całą stronę z tego całego mojego materiału, stronę poświęconą w sumie religijności Tolkiena, czy też jego próby przemycenia swojej wiary do swoich dzieł. No, orkowie mieli być wedle niego czystą emanacją zła, takimi demonami, i niektórzy to wyłapali, co mnie cieszy. I ważnym aspektem u orków jest również to, że w sumie nienawidzą oni wszystkiego. Nienawidzą samych siebie, nienawidzą elfów, ludzi, Saurona, Morgota, wszystkiego. Chcą tylko niszczyć i psuć i nie widzą sensu w robieniu czegoś innego. Dlatego ich społeczność jest tak destruktywna. Tym jednak razem przyjrzę się elfom. Czy te istoty mogły być złe? Również zauważyliście, że nie poruszyłem tematu, czym jest dobro i zło u Tolkiena. Głównie dlatego, że każdy ma swoje jakieś teorie co do tego zła i dobra, a ja chciałem zobaczyć, czy ten temat po prostu się wam spodoba. Więc w tym materiale pomówię sobie o tym trochę więcej, ale jeszcze nie na taką pełną skalę. Czy elf mógł być zły? To pytanie albo jakieś jego różne wariacje przewijają się co jakiś czas i często pojawiały się na przykład na moim streamie, no i wtedy udzielałem na szybko odpowiedzi. Teraz jednak zastanówmy się nieco mocniej. Poprzedni materiał rozpocząłem od tego, że chciałem zaznaczyć różnicę w orkach Tolkiena od tych typowych spotykanych teraz w nowoczesnym fantasy. Nie każdy jednak zrozumiał, o co mi dokładnie chodzi. Widzicie, orkowie u Tolkiena to, jak wspomniałem przed chwilą, czyste zło, które obecnie zastępowane w fantastyce jest właśnie demonami. A poprawdzie słowo ork, orkness, jak mam nadzieję tak się to wymawia, miało być tu właśnie odzwierciedleniem takiego demona i w gruncie rzeczy chciałem to właśnie też tutaj przypomnieć, że tolkienowscy orkowie to właśnie takie demony. I tak samo w sumie mamy z elfami u Tolkiena, bo jak istnieje pewien bałagan z początkami orków, tak również istnieje bałagan z elfami, ogólnie. Elfy, jakie poznajemy w Hobbicie, to wesołe, śpiewające istoty o wielkiej mądrości. Są oni tam przedstawieni w dużej mierze jako takie wesołe duszki, fairy, tak jak elf dzwoneczek. No, nie jesteśmy w stanie jakoś ich utożsamić ze złem. We Władcy Pierścieni elfy zostały wywyższone do rangi bardzo poważnych i szlachetnych istot. Były wręcz nieskazitelne, idealne, budziły w nas zazdrość swoją wiedzą, wyglądem, manierami i również, gdzie to zło? No i później Tolkien zmarł i jego syn zaczął badania nad jego starymi, niewydanymi zapiskami. W ten sposób zebrał ich trochę do kupy i wydał Silmarillion. A tam elfy, no cóż, są dosyć specyficzni. Elfy Tolkiena przeszły pewną modyfikację na przestrzeni lat. Jak wszystko, co w sumie tworzył, i w dużej mierze są kalką dla elfów z innych światów, jednak nie jest to kalka stuprocentowa. Jak to napisał Tolkien, byli rasą wysoką i piękną, starsze dzieci świata, a wśród nich królowie Eldarzy, których już nie ma. Ludzie wielkiej podróży, ludzie gwiazd, byli wysocy, o jasnej skórze i szarych oczach, choć ich włosy były ciemne, oprócz domu Finroda, którego włosy były złociste, a ich głosy miały więcej melodii niż jakikolwiek śmiertelny głos, który teraz się słyszy. W przeciwieństwie do ludzi, elfowie nie upadli zbiorowo jako cały gatunek, są więc zatem pod wieloma względami obrazem tego, jak Tolkien wyobrażał sobie właśnie takich nieupadłych ludzi. Tolkien opisał elfy jako piękne istoty i pierworodne dzieci Eru i Luwatara, jakie miały zamieszkać na Ardzie, krainie stworzonej przez Valarów. Elfy obudziły się pod gwieździstym niebem i od razu można stwierdzić, że w ich sercach było dobro i miłość, z racji takiej, że błyskawicznie zaczęli tworzyć swoją kulturę. Zamiast niszczyć, oni budowali. Zamiast rozrywać, zszywali. Zamiast wrzeszczeć, komponowali i śpiewali. Do zrozumienia, czy elfy są złe, muszę omówić tych, których uważa się za złych i przy ich okazji zastanowić się, czym jest to zło. I pierwszy przykład zła, jaki mamy odnośnie elfów, to elf Fëanor. No właśnie, czy był on zły? No tak, ale czy wliczamy w to zło jako siłę, z którą musieli się zmagać, czyli Morgoth, jego plugastwa, Sauron? Czy to zło w formacie takim podstawowym, etycznym? To są dwie rzeczy, jakie będę musiał porównać, czyli zło w formacie siły, z jaką musieli zmagać się bohaterowie Śródziemia, zło Morgota, później Saurona, ale również to zło jako pojęcie etyczne. I Fëanor od początku zdradzał pewne złe cechy, chociażby zazdrość, niezrozumienie czyjegoś szczęścia. Nie można Fëanora nazwać samolubem, bo kochał swojego ojca Finłego, ale nie szanował jego wyboru, ponownego ożenku, i niezbyt radował się ze swoich braci. Jego złe cechy zostały zdominowane później przez nasze zło w postaci Morgota, który zdarł te kajdany, jakimi Fëanor poskromił swoje złe myśli, i stąd w Valinorze te wszystkie tumulty i grożenie Fingolfinowi z mieczem przy gardle. Za swoje złe występki został on skazany na pokutę w odosobnieniu. Jednak i tam Morgoth spłatał mu figla, zabił mu ojca, więc Fëanor chciał zemsty, i to jest chyba decydujący moment, gdy stał się on takim złym bohaterem. Od tego momentu Fëanor będzie odpowiedzialny za wyklęcie innych elfów,
Chodzi oczywiście o opuszczenie Valinoru i późniejszy problem ewentualnie z powrotem do Valinoru. Jest on odpowiedzialny za pierwsze bratobójstwo Falqualondë, kradzież statków, zdradę własnego ludu poprzez zostawienie ludzi Fingolfina i nawet po jego śmierci pośrednio przyczyniał się on do wielu innych złych rzeczy, a jego czyny niczym echo rozbrzmiewały za sprawą jego synów, którzy razem z nim złożyli okropną przysięgę, że odzyskają to, co zostało skradzione, nieważne kto to ma. Synowie Feanora, czyli Wesoła Siódemka, ma większe i mniejsze grzechy na swoim sumieniu. Jednak nie każdy z nich jest równy złu, jakie dokonali w takim samym stopniu. Nie można zatem wrzucać ich do jednego worka. Maedros i Maglor byli chyba najlepiej opisani i najmniej przejęci tym złem, z kolei Amrod i Amras są bardzo ubogo opisani i nie wiadomo, jak mocno przyczynili się do tego całego zła. No to został Curufin, Karantir i Celegorm. Z tej całej trójki Karantir ma chyba najmniej za uszami, a Curufin i Celegorm to dwa diabły, które w sumie psuły dobre imię synów Feanora. Tam gdzie Maedros i Maglor starali jednoczyć się wszystkich, to Curufin i Celegorm robili wręcz odwrotnie i pozwalali sobie na zbyt dużo. Jednym z największych ich przewinień było porwanie Lúthien, czyli córki Thingola, oraz obrócenie elfów Nargothrondu przeciwko swojemu królowi, co doprowadziło do jego śmierci. Następnie była napaść na Berena i Lúthien, no i to są właśnie te głównie wymieniane rzeczy, jakie tyczą się ich, tego całego zła. Bo przy okazji tej całej napaści na Berena i Lúthien chodziło im o uniemożliwienie zdobycia klejnotu Silmaril z korony Morgotha, klejnotu, który zrobił Feanor i z powodu którego oni w sumie przyszli do Beleriandu. I z tego właśnie powodu kolejnym złym występkiem synów Feanora jest atak na Diora, syna Berena i Lúthien, który odziedziczył ten Silmaril po swoich rodzicach. I konsekwencjami tego ataku była śmierć Diora, Silmarila nie udało się odzyskać, no i przy okazji Karantir, Celegorm i Curufin również zostali zabici, tak więc niezły wynik. I przez występki synów Feanora, Orodreth chociażby odmówił dołączenia do Unii Maedrosa, podobnie zresztą jak Thingol. Nieco również później Maedros, Maglor, Amrod i Amras zaatakowali elfy uciekające z północnej części Beleriandu przed wojną, bo Elwinga, córka Diora, miała Silmaril, no i kto by się spodziewał, co się może stać. I co lepsze, również go nie odzyskali, znowu zabijali swoich braci, no i Amrod i Amras zginęli. Dodatkowo porwani zostali młody Elrond i Elros. Zrabować Silmaril udało im się dopiero po pokonaniu Morgotha. Znowu zaatakowali obóz, znowu zabili innych elfów i wszystko dla głupiej przysięgi, która koniec końców doprowadziła Maedrosa do popełnienia samobójstwa, a Maglora do bezcelowej podróży po Śródziemiu, gdzie pewnie umarł z wyczerpania. A teraz zastanówmy się nad tym, nad Feanorem i jego synami. Ich czyny jawnie wskazują, że nie byli oni dobrej myśli, ale każdy popełnia błędy, no tylko że nie zawsze na taką skalę. Feanor był elfem wrażliwym i to wykorzystał Morgoth i obrócił go przeciwko Fingolfinowi, a dalej wiadomo, wygnanie z Tirionu, śmierć Finuego, kradzież Silmarila, no to Feanor wstępuje na wojenną drogę i godzi się on z wszystkimi ponoszonymi stratami, bo tak, i może nie w 100% samolubność, ale takie kierowanie się własnymi sprawami przejęły nad nim kontrolę. No bo skoro elfy się sprzeciwiają, to zabijmy ich. Ci marudzą? No to zostawmy ich, a ich statki spalmy. I myślę, że Feanor ma na swoim koncie złe czyny, ale złe etycznie. Bo Feanor jednak walczył z Morgothem i całym jego złem. I może będzie mi prościej odnieść się do tego jako do good i bad. Dobro i zło oraz takie evil, czyli no właśnie zło, nikczemność, zepsucie, które utożsamia z czynami właśnie Morgotha oraz Saurona. I tak samo w sumie było z synami Feanora, bo do tych większych złych czynów popychała ich przysięga, jaką złożyli swojemu ojcu, razem z nim, i nie byli oni po prostu źli. Kilkukrotnie zbłądzili i zarówno Feanor, jak i jego synowie srogo zapłacili za to wszystko. Duma Feanora była jego zgubą, bo przez wieczność będzie zastanawiać się nad swoimi czynami. I ja w sumie stwierdzam, że Feanor oraz jego synowie nie są źli w formacie, tak jak wspomniałem, tego evil. Oni są po prostu nieetyczni. Trochę tak jakby wyprani z niektórych emocji i chyba tak najprościej jest ich podsumować. No i z takich w cudzysłowie złych elfów mamy jeszcze Eola oraz jego syna Maeglina. Eol, zwany Dark Elf, czyli czarny elf, był to elf żyjący na uboczu i wolący towarzystwo krasnoludów, sam bowiem był kowalem i to dosyć dobrym, bo podobnie jak Feanor potrafił w swoje dzieła przydać swój charakter, stąd często oręż wykuty przez niego mógł skapryśnieć, jak chociażby miecz Turina. Inne elfy raczej go unikały i traktowały jak odludka. Twarz miał posępną, jego oczy były czarne, ale tym, czym wsławił się w złym tego słowa znaczeniu, było porwanie Aredeli, córki Fingolfina. Eol sprowadził ją do swojego domu, gdy ta zbłądziła, i w sumie później zmusił do tego, by wyszła za niego za mąż, wbrew woli jej ojca. Z tego związku narodził się właśnie Maeglin. Eol ogólnie nienawidził Noldorów.
obwiniał ich za powrót Morgotha do Beleriandu i nie pozwalał Arendelli na powrót do jej rodziny. W końcu Arendella uciekła z Maeglinem, gdy Eola nie było w domu. Wrócił on jednak szybciej niż przewidywali i tropił ich aż do Gondolinu. Tam został schwytany, ale również miło przywitany jako krewniak. Bo kto do Gondolinu wkroczył, nie mógł od tak go sobie opuścić. I wtedy Eol, wściekły z tego obrotu spraw, cisnął zatrutym oszczepem swojego syna, jednak Arendella zasłoniła go i zmarła od zatrutego ostrza. Eol przez to został zrzucony w przepaść z murów Gondolinu. Maeglin następnie żył z pewną skazą, bowiem gdy jego ojciec został zabrany, by wykonać egzekucję, przeklał swojego syna, że ten zginie w ten sam sposób co on. No i Maeglin podkochiwał się w córce króla Gondolinu, Turgona, czyli w Idril. I przez kolejne lata w sumie jego pozycja była w miarę wysoka w Gondolinie, jednak przybycie człowieka Tuora i obserwowanie, jak Idril wybiera człowieka, a nie jego, spowodowało, że zapałał nienawiścią do Tuora. Potajemnie wybierał się on wbrew zakazom Turgona poza Gondolin, no i podczas jednej z takich wędrówek został schwytany i zaprowadzony przez oblicze Morgotha. Groźbami i torturami zmuszono go do wyjawienia położenia ukrytego miasta i puszczono go wolno. Od tego momentu Maeglin w sumie stawał się coraz bardziej szalony i nawet gdy miasto Gondolin było niszczone przez Morgotha, to próbował on zgładzić Tuora, żeby zabrać ze sobą Idril. No Tuor jednak był o wiele silniejszy od niego i tak sprawdziła się przepowiednia, że Maeglin skończy tak jak swój ojciec, bo Tuor również zrzucił go z murów miasta. Zatem kolejny raz, czy możemy w przypadku tych elfów mówić, że są oni źli? Eol był trochę zgorzchniałym elfem, zazdrosnym o innych i możliwe, że cierpiał w środku z powodu odrzucenia. Jednak podobnie jak Fëanor był mistrzem swojego rzemiosła, potrafił tworzyć i mimo, że kilka złych czynów się trafiło, to nie nazwałbym go złym elfem. Maeglin z kolei jest dosyć tragicznym bohaterem. I myślę, że mógłbym go postawić na równi z innym elfem, Syrosem, który to szydził z Turina Turambara i skończył w sumie w identyczny sposób co Maeglin. Był on słaby emocjonalnie, ale nie zdradził umyślnie, tylko przez właśnie tortury. Tolkien opisał elfy jako tych, którzy mogą popełnić zły czyn, dzięki czemu nadał im takiego ludzkiego, przyziemnego aspektu. Ale nie opisał elfów jako mogących być tymi złymi. Elfy nie przystawały do tego zła, dobrowolnie, a nawet gdy były zmuszone, to i tak nie były na równi złe jak orkowie, czy chociażby Sauron, czy Morgoth. Postacie Tolkiena są bardziej złożone od takiej prostej odpowiedzi, czy są dobre i złe, i w dużej mierze są oni niczym w jakiejś greckiej tragedii. Bo to jest zupełnie w tym samym kierunku, jak gdybyśmy się zapytali, czy Agamemnon oraz Achilles albo Odys byli dobrzy albo źli. Zło u Tolkiena nie jest definiowane jako słowo bad, a właśnie jako słowo evil. Więc moja odpowiedź jest taka. Elf mógł popełnić zły czyn, ale nie mógł być zły. I chociaż nie wiem, jak mocno będziemy próbowali wytłumaczyć zło jakiegoś elfa, to jednak Tolkien opisał ich jako zbyt mocno związanych z Iluvatarem i nie mogących od tak po prostu być złe jak Morgoth czy Sauron. Elf, który miałby być zły, musiałby w pełni zaakceptować zło Morgotha od samego początku, a raczej nie ten droga z elfami. Obecnie fantastyka raczej stawia na coś w stylu takiego realistycznego przedstawienia każdej rasy, że każda rasa może mieć takie właśnie potknięcia, każdy może być dobry, zły. Tak jakby przyrównuje się zło, z którym bohaterowie muszą walczyć, do tego zła w formacie etycznym, a takiego głównego, jakby najbardziej złego z złych przeciwników, to często stawia się coś a la demony albo jakieś niestworzone istoty, kompletnie oderwane od rzeczywistości. Obecnie fantastyka właśnie stworzyła sobie tych złych elfów, zwanych często jako Dark Elves. Mamy ich w Warhammerze, mamy ich w serii Might and Magic, w Dungeons and Dragons. Niemal wszędzie widzimy takich tych podziemnych, długouchych cwaniaków, pałających się czarną magią. Jednak to jest właśnie takie współczesne wyobrażenie, a nie Tolkienowe. Bo u Tolkiena elfy nie mogą być sprowadzone do takich prostych stwierdzeń jak zło i dobro. Jednak żeby dokładnie rozwikłać to pytanie, będę musiał odpowiedzieć o samym aspekcie dobra i zła u Tolkiena i może dzięki temu uda się lepiej odpowiedzieć na takie pytanie. Dziękuję zatem wszystkim za wysłuchanie tego i do usłyszenia już wkrótce, mam nadzieję. Dajcie znać, jak wy zapatrujecie się na tych złych elfów. Czy zgadzacie się z moim wytłumaczeniem, czy raczej myślicie, że nie tędy droga?